Cześć, dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, bo mam taki kolejny wolny dzień, można powiedzieć. I doszedłem do wniosku, tak trochę mi się nudziło, na dworze gorąco, duszno. I doszedłem do wniosku, że zapalę sobie fajeczkę. Jest już popołudnie, nie wiem, która godzina. 19, 18. No i pomyślałem sobie, że nagrałem weźbucha. Ale po pierwsze nie mam z kim. A po drugie coś mi poopowiadał. Bo ostatnio od pewnego czasu już właściwie trochę jakby rozmyślam o życiu w Polsce, jakby, bo oglądam sporo filmików na YouTubie Polaków, którzy mieszkają za granicą, wyjechali do Stanów, czy na przykład kanał Pichonta, którego serdecznie pozdrawiam i polecam zresztą. Kawał dobrego wideobloga o życiu w Anglii. On tam jest dopiero pół roku, ale wrzucę często jakieś ciekawostki. No i do czego zmierzam? Ostatnio byłem, jak widzieliście, na fajce z Mateuszem. Mateusz M. Nie ten rudy. Drugi taki jeden sobie koleś jest. Paliliśmy raz. On jest wielkim fanem Weźbucha. Nie, dobra, ale abstrahując od żartów, spodobało mi się jego podejście na świat, do tego kraju, do absurdów właściwie. I tak zacząłem o tym absurdu w tym kraju. Zacząłem o tym myśleć, że tak naprawdę de facto w tym kraju absurd goni absurd, słuchajcie. Dlaczego? No kurczę, prawie w każdej kwestii. Wtedy akurat poruszaliśmy wiele tematów, na przykład temat, dowiedziałem się przynajmniej od niego, temat prawa jazdy. Podobno na tych nowych egzaminach, które weszły od stycznia, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, może wy się wypowiecie. Są pytania typu, ile centymetrów ma skrzynia biegów? Ten drążek. Nie wiem, czy to jest prawda. Dla mnie to jest absurd. Jeżeli to jest prawda, to jest po prostu totalny absurd. Albo wymiary tablicy rejestracyjnej. Przecież ja jestem przekonany, że 99,9% kierowców, którzy zrobili prawo jazdy 10-15 lat temu, którzy jeżdżą zawodowo, nie mają pojęcia o takich rzeczach. Poza tym każda skrzynia biegów jest inna w innym samochodzie. Nie wiem, czy każda, ale są inne, prawda? No nieważne. Kurczę, komunikacja miejska, słuchajcie. Ja sorry, że w takim nie patrzę się na was i tak dalej, ale będę fajkę rozpalał. Kurwa. Właśnie węgielki muszę rozpalić, słuchajcie. Mało wycinania będzie generalnie w tym odcinku. Coś czuję. Słuchajcie, jakieś 3 lata temu, chyba to był 2010 rok, wakacje. Chyba wtedy zaczęły się pierwsze podwyżki cen biletów w Warszawie, biletów na komunikację miejską, tak mi się wydaje. Tak. Wtedy albo 2011. Jakoś tak. No i to wywołało straszną burzę. Wtedy te bilety zdrożały o jakiś tam mały procent, to było jakieś prawie niezauważalne, można powiedzieć. Teraz bilety w Warszawie kosztują, bilet normalny, jednorazowy kosztuje 4,40, a w styczniu ma być ostatnia podwyżka, ma kosztować 4,80, z czego 30-dniowe, czyli miesięczne na komunikację miejską normalny kosztuje 100 zł, ma kosztować 112. Ja rozumiem, że najlepszą polityką, jak powiedział Czesław Bielecki właściwie w 2011 roku, miałem okazję go poznać, to jest były kandydat na prezydenta Warszawy,
Ja rozumiem, że najlepszą polityką jest polityka podwyżek, dlatego że... dlatego że jeżeli władza nie wie co zrobić, jak sobie poradzić z jakimś problemem, po prostu wprowadza podwyżki. Bo to i dla nich jest trochę na rękę, bo dostają za to pieniądze. Więcej zarabiają, a tak naprawdę najwięcej się wypowiadają w tych tematach ludzie, którzy tak naprawdę nie korzystają z, no na przykład z komunikacji. Pani Hania Gronkiewicz-Waltz czy prezes ZTM, którzy z komunikacją nie jeżdżą w ogóle, twierdzą, że brak im pieniędzy. Może tak, co się zmieniło, odkąd wprowadzono bilety? Teraz już bilety są droższe o, nie wiem, z jakieś 70% od 2010 roku, tak mi się wydaje, 60-70% prawdopodobnie zdrożały. No i co się zmieniło? Mieli wybudować metro, metro jest budowane od 3 lat, nie, od 2,5 roku chyba, czy 3 lat? Od 3 lat jest chyba budowane metro, czy tam niecałe 3 lata, nieważne. Jeszcze nie wybudowali drugiej linii metra. Mimo tego, że ceny są wyższe, jakieś minimum 2-3 razy w miesiącu jest zamykana stacja metra od tamtego czasu, stacje metra, przez co są okropne, ogromne utrudnienia w ruchu, szczególnie w godzinach szczytu. Dlaczego nie moglibyśmy wprowadzić, jeżeli mają być już podwyżki, prawda? Nie chcę mi się nawet tego montować, wiecie? Ja chyba wrzucę taki świeży film. Jeżeli mają być już jakieś podwyżki, to czemu nie w godzinach szczytu, jak ludzie jeżdżą do pracy albo do szkoły, albo z nich wracają, prawda? Nie wiem, na przykład godzina 7-9 i potem od 16 do 18-19, prawda? A w pozostałych godzinach bilety były w normalnych cenach. No, to po pierwsze, ale po drugie, jeżeli bilety są droższe, oczekiwalibyśmy też czegoś w zamian. Nie wiem, wygodniejszej komunikacji miejskiej, żeby było mniej żuli w komunikacji, bo nieprzyjemnie, jak się wchodzi do tramwaju, a tam brzydko pachnie taki pan, który śmierdzi na cały autobus czy tramwaj. I nic z tym nie zrobimy de facto. Kanar do takiego nie podejdzie, bo się sam brzydzi. Jedyną zmianą, jaką zauważyłem, to w tym roku wprowadzili, słuchajcie, Mercedesy. Kilka autobusów czy kilkanaście Mercedesów. Chociaż nie wiem po co, i tak 70% autobusów, albo 80% przynajmniej, którymi ja jeździłem, nie ma klimatyzacji, albo jest ona wyłączona. Nie wiem, absurd. Może rozwiniemy ten temat, tak nagramy odcinek z Mateuszem, albo z kimś tam jeszcze. Pozdrawiam serdecznie Mateusza. Mam nadzieję, że zajaramy sobie coś jeszcze niedługo. Kolejna rzecz, słuchajcie, rozmawialiśmy też o znalezieniu pracy w tym kraju. To jest absurd chyba numer jeden chyba wśród największych absurdów w tym kraju. Nie wiem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, wysyłacie największy portal chyba, na którym ludzie szukają pracy, młodzi ludzie, to jest Gumtree. Wysyłamy CV, oni tam tych CV dostają kilkaset, kilka tysięcy. Albo się odzywają, zapraszają na jakąś beznadziejną rozmowę, albo się nie odzywają w ogóle i tak można do usranej śmierci. Ale nie do końca o to mi chodzi. 3/4 ogłoszeń tam to są jakieś McDonaldy, jakieś fast foody, sprzedawanie frytek, albo ulotki, czy jakieś call center, prawda? A... absurd. Co masz z tym wspólnego? Słuchajcie, rozmowa o pracę. Nie wiem, jaki target nas ten odcinek będzie oglądał. Postaram się go tak zatytułować, żeby obejrzało jak najwięcej osób, poza Wyźbucha nawet, mimo że spodziewam się komentarzy w stylu, jak ci się nie podoba ten kraj, to z niego wypierdalaj. Ale powiem tak, jeżeli mi wpłacicie na konto odpowiednią sumę, ja z przyjemnością z tego kraju wybędę. Dobra, ale o tym później. Żeby nie być takim
tak negatywnie nastawionym do kraju bez podawania jakichś powodów. Słuchajcie, wysyłamy CV na rozmowę, wysyłamy CV do jakiegoś call center. Jesteśmy zrezygnowani, znikąd do nas nie dzwonią, patrzymy jakiś konsultant telefoniczny do sieci, nie wiem, T-Mobile na przykład, prawda? Wysyłamy CV, czy do McDonalda idziemy, czy do KFC, czy gdziekolwiek indziej, nie? Wysyłamy CV, idziemy na rozmowę i teraz tak, absurdalne pytania, jakie są zadawane na rozmowie. Ja rozumiem, ubiegamy się o stanowisko kierownicze, mogą nas zapytać, chcą nas poznać jak najlepiej, mogą nas zapytać, jakie mamy wymagania. Ale wyobraźmy sobie sytuację, idziemy na rozmowę do call center albo do McDonalda i pytają się ciebie, ile pan czy ile chcesz zarabiać. To ty myślisz, co masz powiedzieć? Powiesz 1200, bo taka przykładowa suma, powiesz 1200, to oni sobie pomyślą, mało ambitny jest, nie weźmiemy go, potrzebujemy ludzi ambitnych. Powiesz 1800, pomyślą sobie, a ten poprzednik powiedział 1400 czy 1300, weźmiemy tamtego. Ten jest zachłanny, prawda? I tak źle, i tak niedobrze. Po pierwsze, jeżeli chodzi o taką firmę, powinna być stawka ustalona z góry, bo i tak jest zresztą. Nie wiem, po co pytają o to, ile chcielibyśmy zarabiać. Co nie myślą, że jak powiemy, nie wiem, 2000 czy 2500, tyle będziemy zarabiać? Bullshit. Będziemy zarabiać 1000 zł w call center na przykład, czy w tych McDonald'ach i tak dalej. Kolejna sprawa. Przychodzimy na rozmowę, pytają się nas... Było takie pytanie, wypadło mi z głowy. Cholera. Nie chcę tego montować, dlatego myślałem, że wszystko powiem na raz. A, pytają się nas... Wyobraźcie sobie, idziecie do McDonalda, do KFC, do call center, pytają się was, czemu pan chce tutaj pracować? I no co masz odpowiedzieć? Co macie odpowiedzieć? Pomyślcie sobie. Jesteście w call center, ubiegacie się o jakiegoś stanowisko, jakiegoś zastanego konsultanta, czy w McDonaldzie stojąc na kasie. Co macie powiedzieć? Wie pani co? Ja zawsze marzyłem o takiej pracy. Zawsze moim największym marzeniem, odkąd skończyłem 10 lat, było przewracanie kotletów w McDonaldzie. Ja muszę tu pracować. No nie macie innego wyjścia, musicie mnie zatrudnić. Kurwa! Znaczy jest to sam z tego uśmiałem. Idziemy do pracy. Jedyną prawidłową odpowiedzią jest, dlaczego pan chce tutaj pracować? Bo chce zarabiać pieniądze. Ile pan chce zarabiać tych pieniędzy? Nie powinno być tego pytania w takich firmach. Po prostu zarabia 10 zł, 9, 8, 7, 6, kurwa, w ogóle 3 zł. Za 3 zł niektórzy pracują, też słyszałem w ogóle na jakimś pilnowaniu parkingów. To już jest absurd nad absurdami. Ja nie wiem, ja sorry, że wam tak dzisiaj przynudzam przy rozpalaniu tej fajki, ale musiałem się wygadać. A tak. A tak sam do siebie, to wiecie. Mam świadomość, że pewnie jakaś tam część gimnazjum to ogląda, tam może 16-latki, jakieś 15, którzy nie mają za bardzo pojęcia, o czym ja mówię. Ale mam nadzieję, że się znajdzie jakaś grupka osób, która zrozumie to, co chcę przekazać. Kurczę, tych absurdów jest pełno, no Jezu. A dzisiaj oglądałem zresztą filmik o tym, jak facet przyjeżdżał z dziećmi, zaprowadzał na rowerach dzieci do szkoły. Przejechał z dziećmi, to był ojciec, przejechał z dziećmi przez zielone światło, przez pasy. Dostał mandat 100 złotowy. Też jest absurd. W ogóle jak oglądałem wideoblog Pichonta na jego kanale, jak on opowiadał, że u nich policja nawet jak zobaczy pijących ludzi pod sklepem piwo, to po prostu poprosi o wrócenie tych butelek czy puszek i poprosi, żeby tak więcej nie robić. A u nas zobaczą kolesia z butelką pod sklepem, a Polsce pod sklepem, u nas nawet jak jest, właśnie słuchajcie, ostatnio piłem piwko z koleżanką nad Wisłą i policja z nienacka, tam na schodach, policja z nienacka wychodziła i ludziom wystawiali mandaty za to, że mają otwarte piwo, mimo że nie widzieli tego, jak piją.
za samo otwarte piwo nie ma takiego, nie ma takiego artykułu, który za samo otwarte piwo, czy jakikolwiek alkohol miałby was w jakiś sposób tam ukarać. Jeżeli macie otwarte piwo, policjant nie widzi i wy wiecie o tym, że on nie widział, że pijecie, możecie powiedzieć, że piliście w domu, przed chwilą weszliście, czy coś takiego, że nie piliście w miejscu publicznym. On nie ma prawa wam wystawić mandatu, jeżeli nie pijecie na jego oczach. Możecie powiedzieć wszystko. I co, o co mi chodzi? O to mi chodzi, że policja za granicą, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co słyszałem od ludzi, od znajomych, widziałem wideoblogi w internecie, jest bardziej jakby życzliwa. Tam próbują pomagać ludziom. A u nas, jeżeli zobaczysz, że przebiegniesz przez ulicę nie na pasach, mimo że samochodów nie ma w ogóle, to chuj, złapiemy skurwysyna, damy mu mandat, tam nie wiem, 50 zł czy 100 zł. Nieważne, że nie masz pieniędzy, nieważne, czy pracujesz, czy nie, ale dawaj, wpierdolimy mu mandat, zrobimy mu na złość. Chuj, nie będziemy upominać, bo takie kramieżniki są przeważnie. Tak trochę się zagalopowałem, miał być taki trochę bardziej spokojny odcinek, miałem poopowiadać, a w ogóle to miało być coś takiego, że miałem wam mówić, jak rozpalę fajkę, ale widzę, że nie wyszło, że mówiłem w trakcie rozpalania, jeszcze takie śmieci wyszły. A, no i muszę powiedzieć, że te węgielki, o których słyszałem, że podobno są śmierdzą, one nie śmierdzą, one się palą nawet spoko. Lepsze są niż te bambusowe. W związku z tym, że ta popielniczka jest strasznie mała, ja sobie zrobiłem taki wichajster, jak to niektórzy mówią. Taki expander do popielniczki, żeby mi tam na ziemię nie ten, bo ostatnio musiałem sprzątać. Miałem taki syf, jeszcze nadal mam. Chciałem wam powiedzieć, że miałem wam do was mówić podczas palenia, ale jakoś tak włączyłem kamerę i się nagrywa wcześniej. Mam nadzieję, podczas rozpalania, mam nadzieję, że nagram jeszcze w jakimś większym towarzystwie. Mateusz, ten Rudy Gołąb nie ma czasu, z Maćkiem się miałem spotkać, on też coś tam robi. No zobaczymy. W każdym razie, co? Mogę wam życzyć, mam nadzieję, że ten temat absurdów jeszcze dokończymy. Mogę wam życzyć miłego wieczoru, miłego weekendu, zajebistych wakacji i smacznego węża w buzi.